No dobrze, umyte, słuchaj, dwie oponki, jeżeli chodzi o Neoxala. Widzisz tutaj cztery koła, z czego dwa już widziałeś, czyli tutaj mamy FX Protect i tu mamy FX Protect. Nie, przepraszam, sorry, tu i tu. Dlaczego postawiłem też FX Protect? Żeby pokazać Ci różnicę, ile to zależy od powłoki. Jeżeli chodzi o FX-a i przednie koła, czyli tutaj mamy FX, tutaj mamy Neoxal. Różnica, słuchaj, no jest, tutaj jest bardziej satynowo, tu jest bardziej mokro, jest tak bardziej soczyście. Zresztą tu widać nawet, tu prawie że zanikło, ale no kurczę, jeżeli miałem wybrać wykończenie i hydrofobowość, zdecydowanie na FX jest zdecydowanie lepiej, ale tutaj co lepsze, FX był z lewej strony, czyli troszeczkę koło miało gorzej. Jeżeli teraz chodzi o Neoxala, super, tutaj tak naprawdę zero hydro, ja myślałem, że ją zabiłem, ale usłyszałem, okazało się, że powłoka siedzi. Siedzi, po prostu siedzi. Tak jak widzisz, zabezpiecza, wygląda bardzo dobrze. Naturalnie, tu wygląda lepiej. Teraz jeżeli chodzi o tył i słuchaj, tutaj już nie ma takiej wielkiej różnicy. I tutaj właśnie jest pokazane na tych dwóch kołach, jeżeli chodzi o dwie powłoki, że to dużo też zależy od opony. Tu mamy FX, tu mamy Neoxal i tu FX też lepiej usiadł. I tu widać w ogóle, jeżeli chodzi o jakość wykończenia FX-a i tu, jeżeli chodzi o Neoxala. Neoxal zdecydowanie bardziej idzie w mat. Nie ma tak, takiego podbicia, takiej nasycenia takiego, ale siedzi. Próbowałem trzy razy usunąć Neoxala z opon tym, no, na czym? A, Strovers, Alfanol, OC, trzy podejścia, 1:1, nie było opcji. Później tak naprawdę umycie tej opony to było jedno umycie, oczywiście brud był, bo myłem pianą neutralną, drugie podejście już była czyściutka, już. Tam trzecie podejście to było bez sensu, więc do mycie przy Neoxalu również fantastyczne. Także no, powłoka na oponach również siedzi zajebiście, a następny film będzie pewnie aplikacja na felunek i zobaczysz, czy siedzi po zimie. Niestety opony idą do Żyda, więc trzeba będzie na zimę zarzucić jakieś inne powłoki, sprawdzić na nowych oponach. Dzięki, hej!